godzina 4:30, jadę do chłopaków, pakujemy się w kampera. Za 300 metrów skręć w prawo. Do Chorwacji. Jedziemy kamperem, kampera mamy od firmy Cargo, dziękujemy wam. I śmigamy. Jak sami ostatnio widzicie, dosyć dużo podróżuję, ale w momencie, kiedy dorwała mnie kontuzja, to postanowiłem skręć w prawo. Ten czas i nie tylko bezczynnie leżeć i się rehabilitować, ale jednocześnie właśnie wykorzystać go na podróże. Wszystkie możliwe ćwiczenia znam, ponieważ kiedyś rozwaliłem lewą nogę, także generalnie schemacik jest taki sam, także nie muszę tutaj siedzieć i jeździć do jakiejś kliniki, żeby nauczyć jak gdyby wszystkich tych ćwiczeń, tylko mogę właśnie gdzieś tam podróżować. Jak jestem na miejscu, spotykam się z Michałem Nogajem albo jadę do Polskiego Centrum Terapii Naturalnych i tam mnie rozmasowują, dalej prosto, igły i różne takie. A jak sobie gdzieś jadę, no to wtedy treduję moją nogę, no i tam w miarę mogę sobie ją też samo rozmasować. Jedzie z nami też Bartek Jezierski, więc będę robił z nim tarczę. Jedzie z nami Piotrek Niedzielski, ponieważ jest po walce i też będziemy robić jakieś zabawki, czyli generalnie to z treningu, co mogę robić, czyli stójkę i siłę będę robił, a w międzyczasie będę śmigał po Chorwacji. Dobrze, że jest tak luksusowo, bo jedziemy już 10 godzin, jeszcze nie spieszymy, a jesteśmy wciąż w Niemczech, ale jest zajebiście przyjemnie, więc nic. Jak sobie pomyślę, że właśnie jadę samochodem, to jest to nieprawdopodobne. Siema Borys, no i prysznic. Ciao. Wychodzimy z Kibla, z jedno kojo, z drugie kojo, szapeczki, okienko, jakbyśmy chcieli sobie popatrzeć, a jak nie, to zamykamy. Mamy drzwi. Ale za to niedziela! Powiedz nam, co będziemy jeść? Mamy takie wielkie bicepsy. Dzisiaj mamy typowe spaghetti po bolońsku, aczkolwiek z nietypowym makaronem, bo spaghetti to makaron ten, a my myślimy, mamy takie wstążki w sumie, można by to powiedzieć. W każdym razie Classic Kaufland. Classic Kaufland. Zaczynamy Włoczek, bo to był zamysł niedzieli, nie? No i zaraz do tego dorzucamy sosiki, mięsko. Ja pyszny nam wychodzi sos do spaghetti. Bartuś znowu jest naszą mamą i robi nam pyszną jajeczniczkę. Dobry. Nasz kierowca. To jest wkład do jajecznicy. No, sam wkład. A ja kroję chleb. Ktoś coś kroi chleb, właśnie chleb robił kupę. A ja biorę deseczkę i idę zobaczyć, co tam się dzieje. Nie wszyscy wiedzą, ale podczas tej podróży jest jeszcze dwóch bohaterów. Jest Waldemar i Zenon. Waldemar przez 22 godziny siedział za kółkiem i zaraz go pokażemy. To nasz hardkorowy kierowca Waldemar. Dlaczego nie pokazujemy jego twarzy?
Nie wiadomo. Może o tym wspomnimy, może o tym powiemy, może nie. Powiedz, Waldemar, cześć. Cześć. A tu jest słynny Zenon. Słynny, lecz tak nie do końca, ponieważ jego twarz też nie zostanie ujawniona. A może jednak zostanie? Co? Gotowi? Ale się ta fala wielka wydaje taka, nie? Płynęliśmy na taką wspaniałą wysepkę. Tam jest nasza łajba. Tam jest nasza wyjątkowa knajpeczka. I tam są również chłopaki. A ja wykorzystuję supika tylko po to, żeby to nagrać. Nie, no zobacz. Ja lubię tę łódkę. Ta łódka jest fajna. Ci ludzie zamieszkali na sztosiku totalnie. Kawka. Widzisz, te lody rozpuszczą sobie, nie? O, właśnie. O, właśnie, no jest lepiej, no. Tak, no właśnie. Tak, dobrze. Tak, dobrze. Ha 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 ha